Panie prezesie, dzisiaj 90 lat Polskiego Związku Zapaśniczego. Jak pan ocenia współpracę Polskiego Związku Zapaśniczego z Polskim Komitetem Olimpijskim? To piękny jubileusz. Bardzo się cieszymy, że właśnie w siedzibie Centrum Olimpijskiego mogliśmy gościć wspaniałych sportowców, działaczy, trenerów, wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju tej dyscypliny. Nasze relacje są bardzo poprawne. To jest Związek Zapaśniczy, jest naszym członkiem. Ja bardzo się cieszę, że ten związek, któremu zawdzięczamy ogromną ilość medali na Igrzyskach Olimpijskich w tej 90-letniej historii, a zwłaszcza powojennej, mógł dzisiaj być tutaj, w Polskim Komitecie Olimpijskim, razem z nami, w rodzinie olimpijskiej. I wydaje mi się, że przed związkiem nowe szanse, nowa perspektywa. Jest to grupa bardzo zwarta, wzajemnie się wspierająca. Znam zapaśników od wielu lat, ja im kibicuję. Ja nigdy nie sądziłem, że walki zapaśnicze mogą być tak emocjonujące. Walka, którą Polacy oglądali na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie Damiana Janikowskiego, medal, była fascynująca. Co ciekawe, było bardzo dużo polskich kibiców. Mieli za sobą silne wsparcie. Zresztą nie tylko on, bo jego kolega i dziewczyny, które startowały w Londynie, również nie zdobyły medalu, ale bardzo dobrze się te osoby zapisały. Także niech nam Związek Zapaśniczy rozwija się i mam nadzieję, że następne dziesięciolecie do setki przetrwa w sukcesie.